Moi drodzy, Paradox nie powiedział nam, że Islandia będzie miała drzewko i powiem wam tak, jak o tym myślę, to już mam ciarki na plecach, jak się zastanawiam, w jaki sposób zrobię osiągnięcia na Islandii. Witam was bardzo serdecznie w materiale z Islandii w Hearts of Iron 4. Jest to taki rzut okiem, że tak powiem, na Islandię. No i moi drodzy, pójdziemy sobie tutaj w drogę prawą i popróbujemy coś robić. Jeżeli chcielibyście, żebym zaczął szybciej osiągnięcia, moi drodzy, robić i wrzucać je na kanał, bo już część jest zrobiona, ale jeszcze nie widzieliście tej publikacji, 2500 lajków i zaczynamy mordę z osiągnięciami. Co o tym sądzicie? No, oczywiście, moi drodzy, Islandia tutaj nie napawa optymizmem. Zero fabryk wojskowych, cywilnych, no to nawet nie chcę tego komentować, właśnie. I no to zapowiada się giga ciekawy gameplay. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Boże, moi drodzy, islandzka gospodarka, zobaczcie, i Christian X, jeszcze mamy izolację jak Stany Zjednoczone na start. No powiem tak, ktoś w Paradoksie albo bardzo nie lubi Islandii, albo naprawdę. Okej, pierwszy cel zrobiony, więc zróbmy sobie antykapitalizm. Realistyczną propagandę. I wybierzemy sobie oczywiście gościa od faszyzmu. O, wiecie co? Wezmę sobie tego gościa. Zasoby ludzkie i jeszcze współczynnik ludności w wieku poborowym. No, do wystawienia 4 dywizji Islandii, no to będzie nam to potrzebne. Dobra, pierwszy cel zrobiony. Teraz sobie wrzucimy oczywiście drugi cel. Idę po kolei, no bo nie ma się gdzie śpieszyć na Islandii, prawda? Weźmiemy sobie sympatyka teraz oczywiście, żeby boostować poparcie. O, fantastyczny event. Lepsi faszyści. No niech będzie. No, my tutaj zrobiliśmy rozbudzenie robotników, bo to też daje bonusy. Przygotujemy się do rewolucji. I będziemy robić te wizy, żeby dostać jak najwięcej boostów do czegokolwiek. Kolejnego doradcę będziemy mieli, co daje nam zasoby ludzkie co tydzień, więc będziemy musieli go wziąć zamiast tego faszola, nie? Bo tu już mamy jednego i tu mamy gościa do gospodarki. Po wizach międzynarodowych wrzucamy sobie od razu organizacja marszu i będziemy robić rozstanie z koroną. I musimy mieć mniej stabilności niż 50%, a to oczywiście obniży nam stabilność, więc będziemy ją mieć i fantastycznie. Tyle zrobione, zrobimy sobie, moi drodzy, rozstanie teraz z koroną i później będziemy szli korporacjonizm państwowy, ale za czym w to pójdziemy? Cofniemy się, bo prawdopodobnie będziemy już wolni i zrobimy handel międzynarodowy, żeby te gospodarki u nas ponaprawiać i pójdziemy po jakieś minerały, żeby ta Islandia miała chociaż 4 fabryki wojskowe, co nie? Rząd duński, moi drodzy, zgadza się na islandzki niepodległość. Aha, to jest źle napisane, ale dobra, jest, mamy to, jesteśmy niepodlegli, moi drodzy, jest fantastycznie. Wiecie co? Chyba teraz muszę jednak jeszcze to zrobić, żeby były wybory, żeby mi tutaj nic nie strzeliło, ale wow, moi drodzy, mamy jedną cywilkę, świetnie, faszyzm rośnie w siłę, powinniśmy przeprowadzić referendum. Super, może być. Trudno. Czyli nie muszę tego robić, mogę to olać na razie i mogę iść w handel międzynarodowy, bo musimy gospodarkę tutaj naprawiać. No, może coś tą Islandią, moi drodzy, uda nam się tutaj ustrzelić, bo widzę, że mamy tutaj organizowanie marszy i tu są boosty do ludności w wieku poborowym. Mamy ducha wikingów, który da nam mocne wzmocnienia. No i będziemy mogli wreszcie zrobić dania i tak dalej, jakieś roszczenia, zadymki i tego typu rzeczy. I będziemy, może zrobimy tak, moi drodzy, że jak to jest odcinek sprawczy, to spróbujemy wykorzystać Niemcy do podboju Danii, Szwecji, Norwegii i zaanektowania, skorowania tego, żeby mieć co robić. No a osiągnięcia to już będzie osobna para kaloszy, tak? Dobra, i duch wikingów został zrobiony. Teraz sobie dajemy odbudowę imperium i duch wikingów polega na tym, że możemy sobie tutaj uaktywniać krótkie bonusy dla naszej armii, co mi oczywiście dosyć jara. 35 dni aktywny. I moi drodzy, ja nawet nie wiem, czy te boosty nie są na zawsze po aktywowaniu tego. Jezus Maria, to może być za silne. Zaraz zobaczymy, co powie Dania. No poprawiłem specjalnie z nią i z UK relacje do maksa, więc powinni może się tam zgodzić. Uwaga, zobaczymy teraz. Rząd duński nie ustępuje. Okej, dostałem cel, żeby podbić rząd duński. A nie, dostałem cel, żeby podbić samego siebie. Aha, okej, sprawdźmy jeszcze raz, czy nie ustąpi. Rząd duński też nie ustępuje i dostałem znowu cel, żeby podbić samego siebie. Jezus Maria. Ty, moi drodzy, Zjednoczone Królestwo ulega naszym żądaniom, fantastycznie. Norwegia też uległa i Dania ulega, fantastycznie. Czyli dostałem jakieś, moi drodzy, rzeczy, z tego co widzę. I teraz mamy Winlandia, moi drodzy. I tutaj będą chyba kory i tak dalej. Moi drodzy, tutaj dostaniemy tylko roszczenia, więc później ja od razu się rzucam na gospodarkę, no bo nie mam innego wyjścia. Muszę poszukać minerałów i tak dalej, i tak dalej. Zwerbowałem tutaj jakieś dywizje, zobaczymy, co z tego będzie. A jeszcze jak aktywuje się te duchy, to one są jednak permanentnie w tym duchu narodowym, więc naprawdę z Islandii można zrobić totalnego kozaka. Spróbuję oczywiście z pomocą Niemiec tutaj, moi drodzy, wjechać w potężną, wielką Islandię. Dania kapituluje. Aha, ochronimy ich. Dobrze. A i Dania się stała moją marynetką. Ej, to fajnie. Panowie, żyć nie umierać. Dania kapituluje, no to co? No to teraz Sweden. Niech będzie. Rekrutujemy jeszcze 3 wielkie dywizje rozpiętości 10 do podbicia Szwecji. Ło, ale będzie jazda, moi drodzy. O, tu jest chociaż fajny event z protektoratem Danii, że ten protektorat musimy wprowadzić naszego gościa. Bardziej takiego nam tutaj oczywiście dla nas nastawionego pozytywnie. Tutaj sobie weźmiemy jeszcze, moi drodzy, współczesny Yggdrasil, żeby dostać bonusy. I teraz zbieramy siłę polityczną na te decyzje. Oczywiście nie dołączamy do wojny z aliantami, no bo po cholerę. Dziwne, moi drodzy, uzasadniam cel na Szwecję i nie dostają w ogóle gwarancji od aliantów.
wariantów. Teraz zażądamy, moi drodzy, zajęcia całej Jutlandii. Chyba nam powinni to oddać. Zobaczymy. Islandzki procesor oddaje. Super. Czyli dokonałem aneksy i co, będę miał na to kory? No nie, no nie gadajcie, że nie będę miał na to koru. Co wy gadacie w ogóle? Udało nam się, moi drodzy, decyzją zaanektować Duńczyków. Czy ja dostałem kory na te tereny? Nie, dalej nie mam korów. Jezus Maria. Tragedia. No to cóż, podmienimy wszystkich na jedne moje dywizje. Mamy trochę expa armii, to może dodamy tutaj chociaż jedną artylerię. Chociaż jedną. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No 8 fabryk już mamy, więc fajnie. Wiecie co? Spróbujemy zrobić dziki desant na UK, czyli losowo dołączymy do wojny i postaramy się po prostu na YOLO zdesantować tutaj. Ja jeszcze czekam na ten duch narodowy, który da mi plus 10 ataku armii i tak dalej. Oczywiście wrzucam pełny pobór i szkolę te dywizje na maksa. Mam nadzieję, że uda mi się je tutaj mega wyszkolić jakoś. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Robimy tak, że bierzemy byle jakich dowódców. Robimy wszystkie floty, ustawiamy je tutaj i modlimy się, dosłownie się modlimy. To dosłownie trzeba się modlić. Na puszczonym planie, na pauzie, czy pójdzie desant? Boże, Boże, poszedł desant, moi drodzy. Jezus, to ja już tutaj jestem? Poszedł desant, moi drodzy. Boże, kochany, czekajcie, spróbujemy. Jakby zająć port jakimś cudem, proszę, w rozryczu, czy jakkolwiek się to nazywa. Proszę, idź tu. Proszę, dacie radę. Wikingowie, jesteście synami Wikingów, dacie radę. Musicie to zająć. Nie, no chyba nie dadzą rady. Chyba nie jesteśmy synami Wikingów. Chyba nie jesteśmy synami Wikingów. Jesteśmy synami Wikingów, moi drodzy, jednak. Jednak jesteśmy synami Wikingów. Mamy port. Boże, byleby to tylko teraz utrzymać. Dobrze, niech płyną wszystkie dywizje. YOLO. Ja mam tutaj jeszcze dywizję na wyspach. Wezmę połowę dywizji z wysp, wyślę tutaj, bo one były do obrony. Musimy się utrzymać w tym porcie. To jest last stand. To jest, moi drodzy, ostatnie stanie. Jesteśmy fajnie zablokowani. Fantastycznie. Dobrze, 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 dobrze. Czekamy na nie. Ty, ofensywa, gdzie są Brytyjczycy? Czekajcie, ofensywa na południe. Zajmijmy jeszcze Edynburg, bo jest fajny supply hubik, oczywiście. Szwajcarzy tu są. A nie, to są Norwedzy. Boże, myślę, że to Szwajcarzy. Co z moją flotą bohaterską? Płyńcie z powrotem do domu, bracia. Bracia Wikingowie. Jezus, jak mi się uda UK wyrzucić z wojny, to to będzie mi. Nie, tylko nie mów mi, że USA dołączy. Nie, na szczęście jeszcze nie, dobra. Dobra, poszedł desant. Moi drodzy, Niemcy przyszli. Niemcy są z nami, moi drodzy. Mamy Niemców. Ty, idź do góry i spróbujmy okrążyć cokolwiek, nie? Świetnie. Ty, panowie, czy my właśnie wygraliśmy kampanię? Czy to jest właśnie zwycięstwo w kampanii? Jezus Maria, przecież to będzie najlepsze zwycięstwo na świecie, nie? Najpiękniejsze. Panowie, bronić. Bronić za wszelką cenę. Niemcy tutaj doczyszczą. Niemcy doczyszczą całe UK. Mam zero manpowera, jest fantastycznie, moi drodzy. Naprawdę jest mega fantastycznie. Boże, gdzie są Niemcy? Dajcie mi tu Niemców więcej. Dobra, jest. Dajcie mi więcej Niemców. Staramy się tutaj utrzymać, moi drodzy. Rzesza tutaj i tak przysłała dużo wojsk. Z Włochami i tak dalej, utrzymaliśmy teren. Powiem wam tak, to jest sukces Islandii, nie? To jest sukces. O Jezus, to jest sukces Islandii, ale brytyjscy Marines wylądowali już na wyspie. Dobrze, że tu Norwedzy nawet przybyli. Ja tu się staram ich jakkolwiek zatrzymać. Manpower rośnie, bo rośnie jakoś powoli. Ty, a czy ktoś dałby mi pomoc w garnizowaniu? Patrz, Niemiec mi nie da. Włoch mi nie da. Rumun mi nie da. Węgier. Bułgar mi nie da. Boże, kochany, niech ktokolwiek mnie wesprze. Ktokolwiek na tym świecie niech mnie wesprze. Proszę. Dobra, moi drodzy, trzeba dać obowiązkową służbę. Może te 10 tysięcy manpowera się zwerbuje. Nie wiem, co ci Niemcy robią. Zamiast zająć te tereny i po prostu przyjść na południe, to oni latają na północy, żeby nas spuszowali już kompletnie, nie? Bo tu my się ledwo utrzymujemy, ja tu last standuję co sekundę, żeby tylko utrzymać dobre prowincje, nie? Niemiec mi daje land lease, fajnie, ale wolałbym manpower, stary. No i cóż, na razie stoimy, moi drodzy. No i tak, moi drodzy, się kończy. Angielsko-islandzki sen. Zrobiłem wszystko, żeby Niemcy wygrały tę kampanię. Naprawdę więcej się nie dało, nie? To wiecie, co oni narobili? Wycofali się z Anglii. No Boże, co za po prostu noby. Czajcie, oni muszą w Grecji walczyć. No to hit po prostu hitów. No i do widzenia, Islandio. Moi drodzy, no ja tu próbuję do ostatniego last standować. Jeszcze Francuzi mi się desantują, tak naprawdę, ale ja tu bardzo bym chciał, widzicie, buduję tutaj linię kolejową do punktów Inverness, który właśnie tracimy. Kurde, no ja last standy walę wszystko, ale my nie dajemy rady, no. Niemcy tutaj zdupiły sprawę koncertowo. Naprawdę koncertowo Niemcy zdupiły nam sprawę. Gdyby Niemcy było ogar... Ale tak zawsze jest, zauważyliście w choju? Jak ty jesteś z Niemcami, Niemiec ma 47 IQ. Jak Niemiec jest przeciwko tobie, to tak. Luftwaffe, Kriegsmarine, 60 dywizji pancernych. Wszyscy chcą ci rozerwać odbyt. Nie wiem, dlaczego tak jest w tej grze. No i praktycznie, no, złamali naszą islandzką ofensywę tutaj w Skandynawii. To jest oczywiście sadge. No i teraz co będziemy mogli robić? Damy radę w ogóle się wycofać stąd? Na wyspy z powrotem? Damy radę stąd uciec? Chyba nie damy rady kompletnie. No to trochę szkoda. No i fajnie, że mi Norwegia land lease daje, nie? Naprawdę znakomicie. Chociaż wiecie co? Możemy zrobić coś takiego. Na przykład podbój Szwecji i wzywamy do wojny Niemcy i niech sobie Niemcy biją. Zobaczymy, co się stanie, nie? Tak naprawdę. No i tak umiera sen Wikingów, moi drodzy. Niestety. Miał być, ale go nie ma. Wypowiadam wojnę Szwecji, wszyscy biorą wezwanie do mnie do wojny. Mam 3 dywizje, więc te 3 dywizje trzeba zrobić tak. Uzbieramy troszeczkę manpowera, zrobimy 2, bronimy się, robimy Festung Islandia dosłownie. Nikt nas nie ruszy. A tutaj patrzymy, czy Niemcy sobie poradzą. Zobaczcie, to jest właśnie Hoi 4 gameplay.
To jest właśnie Hoi 4 gameplay, moi drodzy. Zobaczcie, to jest właśnie to. Ja, nie mogą od Norwegii atakować? Właśnie. Ty, dobrze, Niemcy, dawajcie. Czekaj, co mogłoby Niemcom ułatwić atak na Związek Radziecki? Na pewno wojna z Turcją, więc możemy zrobić... 250... no tutaj widzę, że Szwecję pokonują i my nawet te tereny dostajemy. Tylko jest jeden problem. Szkoda, że nie mamy manpowera i korów. I szkoda, że nikt mi nie chce prośbę o wsparcie garnizonów dać. Kompletnie, nie? To jest najgorsze w tym wszystkim. Naprawdę. No i Szwedzi kapitulują fantastycznie. I wiecie co? Ja robię cel na Turcję. On jeszcze trochę potrwa, ale wydaje mi się, że jakbym otworzył Niemcom drogę przez Turcję do Afryki, to byliby w stanie Afrykę odbić. I byliby w stanie walczyć. Ale zobaczymy. No niedługo się zacznie Barbarossa. My ekwipmentu mamy od cholery dosłownie. Naprawdę mamy bardzo dużo sprzętu. Zastanawiam się, żeby rozpocząć program Lendlease, moi drodzy, i wysłać tutaj 8 tysięcy im. I tutaj wyślemy im tę broń, proszę bardzo. To jest do Niemiec, oczywiście. Jako pomoc nasza, duńska i tak dalej. Szkoda, że ja na to korów nie mam, bo wiecie, że jak gdybym miał tutaj kory, to by było o wiele lepiej, gdyby to było skorowane, nie? Uhuhu, moi drodzy, Finlandia, wojna kontynuacyjna, Związek Radziecki, w sensie Niemcy ruszają na ZSRR. Ja bym wam pomógł, ale muszę werbować dywizję tutaj do obrony mojej Islandii, bo tutaj alianci coraz częściej lądują, więc to jest nieciekawe troszeczkę. Ale chociaż możemy poobserwować operację Barbarossa, jako NPC-ek dosłownie, tak naprawdę, i sobie porobić agencję chociaż przez chwilę. Może szpiegami spróbujemy zniszczyć Związek Radziecki. O, moi drodzy, ten doradca jest dobry. Nierdzenne zasoby ludzkie plus 20%. Wymienię go. Jezus, 100 tysięcy od razu, co jest? Ale to wszystko pewnie pójdzie na garnizony, prawda? I tak dalej. No, na nabijanie posłuszeństwa, bla, bla, bla. No, szkoda. No, ale dobra, już nic więcej nie werbuje, już nic więcej nie rekrutuje. Upadek Kijowa to oczywiście dzięki naszej islandzkiej broni Kijów upada. Mamy cel na Turcję, moi drodzy. Wezwiemy sojuszników. Fantastycznie. I fakt, że Niemcom Turcja do Kominternu dołączyła. Fantastycznie, nawet nie do aliantów. Jestem zdenerwowany za to, co zrobili w Anglii, bo ja się naprawdę napociłem, żeby się tam zdesantować. Jak upadną Niemcy, to Islandia i tak wielka będzie się bronić do ostatniego żołnierza, nie? Więc ja już mam dywizję 20 rozpiętości, dwie arty, oni mnie nigdy nie przebiją żadnym desantem pod słońcem, więc chcę zrobić sobie taki festung. I może nawet, wiecie co? Zaczniemy tutaj powiększać fortyfikacje brzegowe i później zaczniemy robić antyery. Wiecie co? W międzyczasie mam tutaj trzech szpiegów, zacznę nimi kręcić tą siatkę szpiegowską, później spróbuję robić collaboration government. Zobaczymy, czy to będzie miało sens. Świetnie. Teraz wszystkich damy, moi drodzy, na wyciszenie siatki szpiegowskiej w Związku Radzieckim i przygotowanie kolaboracyjnego rządu. Pyk, pyk i niech sobie trzaskają chłopaki. Kolaboracyjny rząd. Zobaczymy, czy to pomoże Niemcom podbić Związek. Och, moi drodzy, i nici z mojego collaboration governmentu zrobiłem, no to fajnie by było, ale z tego, co widzę, no to Niemcy już wiecie, jak to Niemcy tak naprawdę. No już zaczynają przegrywać. Ciągnięcie Turcji do wojny było dużym błędem, bo Turcy mają po 30 dywizji na kratce i się nie ruszają i się ruszyć nie ruszą. Przegrywamy wszędzie. Wiecie co? To chociaż ja się, powiem wam tak, troszeczkę jest to irytujące, bo ja się naprawdę nadstarałem i Niemcy zrujnowały mi praktycznie cały odcinek, więc spróbuję zrobić wszystko, żeby upadły, nie? Hiszpania zaraz też dołączy do aliantów. Właśnie ją teraz zapraszamy i Portugalię też zaprosimy do aliantów. Boże, jakie to jest piękne, jak działam na szkodę tutaj Niemiec i biorę po prostu wszystkie dywizje i wszystkie armie, wypowiadam wszystkie wojny, żeby tylko Niemcy upadły dookoła i się jak najwięcej rozdzieliły. Już pięknie się widzi, to jest setki dywizji, które tutaj przybędą. Ruscy może za niedługo pójdą do przodu. Gdyby się dało, to bym ruskim Lendlisa zrobił, tak naprawdę. Kolejny collaboration zrobiony, fantastycznie. O, można rzeknąć, moi drodzy, żartobliwie klasyczek, upadek Rzymu. Stary, to uczucie, gdy Rzym upada prędzej od Islandii, nie? Która ma 10 fabryk, no to jest mistrzostwo świata. Moi drodzy, ale potężna Islandia jeszcze nie dała za wygraną. Jan Mayen musi zostać zdobyty i musi zostać pokonany. Dwie bohaterskie islandzkie dywizje już płyną, żeby go zająć i to jest rdzenne terytorium Islandii i my go nie oddamy. No i mamy to. Islandzkie wojska wchodzą, moi drodzy, na Jan Mayen. Najważniejszy przeciwnik tej wojny został skapitulowany. I oczywiście, zobaczcie, 100 tysięcy manpowera. Wystarczyło wybrać tego gościa, nie? 20% zasobów ludzkich nierdzennych i już jest fantastycznie. No ale więcej tutaj już nic nie zrobię. Usunięto już Mussoliniego, ja już się upewniłem, że Niemcy przegrają. O, wielcy nieśmiertelni Szwajcarzy. 310 dni, Jezus. O, moi drodzy, i tak się kończy Wielka Islandia. Słuchajcie, to taki materiał podglądowy. Mogę jeszcze zagrać pod komunkę na Islandii. Jeżeli chcecie, to zostawcie jakiegoś lajka. No i widzimy się chyba na Islandii, to w osiągnięciach już bardziej i to szybciej niż wam się wydaje. Sprawdźcie teraz te filmy, jeżeli jesteście zainteresowani kontentem z Hearts of Iron 4.